Witajcie, witajcie. Dzisiaj wspaniała zabawa w Sycylii. Właśnie w tej chwili jest przerwa i jest okazja ponagrywać troszeczkę wywiadów. Właśnie udało mi się namówić Stasia, wspaniałego tancerza Skieleckiego, tak? Żeby troszeczkę o sobie poopowiadał. Bo ma bardzo ciekawy życiorys, był także muzykantem. No Stasiu, to muzykant to jest taki napływowy muzyk, no, normalnie tak jakoś coś się nam zabębni. Ale nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale nieźle wypadł. Nagraliśmy z kapelą Jana Kowalskiego kasetę z dziewczynami z koła gospodyń. Tam gramy, śpiewamy. No jeździmy, gdzie tylko impreza. Jak mnie tylko zaboli głowa, jadę do Jadziu, do Wygnanowa. I jedziemy na zabawę, żeby świat był dla nas ciekawy. Lubię tańczyć, śpiewać nie bardzo, bo nie mam głosu. Ale na zabawę lubię jeździć wszędzie. Trochę daleko. No ale emeryt ma czas. Pradziadek, prawnuczki w domu siedzą, pradziadek jeździ i tańczy. I szaleje. Rozrywkowy pradziadek. No. Nawet na trampolinie mnie prawnuczki nam mówiły. Tylko nie, że... Słuchaj, a jak wyglądała twoja kawalerka? Moja kawalerka chodziło się po błotach, po wsi, nie było drogi, na piechotę, do zabawy, do Gołoszyc, do Piórkowa, do Piotrowa, a przeważnie do Witosławic. Tam poznałem żonę na odpuście, słynny odpust góry Zielone Świątki, więc... Na Zielną. Zielone Świątki, na swoim Ducha Świętego. I tam były zawsze odpusty. I tak za górę przychodziło. Od Nieskorzowa do Witosławic to się mówiło za górę, bo przez górę się szło. No i tam się tańczyło, śpiewało i poznało dziewczyny. I się mieszało, mieszanie krwi, za górą. No i tak wyszło, że jak wyszło. No a teraz żona zmarła, ale żoną jeździli mnie na zabawy do Sędka, tu tam. Poznali mi dużo muzyków, młodych ludzi. Tęgie chłopy, nie chłopy, tam wszystkich znam, tych muzyków. Tych, co nagrywają, tych, co tańczą. Cały to jest zespół oberkowców. No i na razie nie przyjęli do tego grona. No świetnie, nie wyganiają, świetnie tańczy. Nie wyganiają. No ja już mówiłem, że uczyłem się tańczyć jak pasałem krowy. To, że muzyki słucha, jak sąsiad gram, no ja miałem tam taki był zespół Lipki, to był niewidomy, na skrzypcach gram. No i od nich się uczyłem, to wpajało się we mnie. Teraz jest zima, dostałem to krawat od dziewcząt. Zespół pieśni i tańca Kielce. Zaszczyciłyśmy tam małodnie, żeby pojechać na występy. I wczoraj byliśmy. Piękny jubileusz 50-lecia. Bardzo nam miło. No i dalej, żeby tak tylko zdrowie było, to tańczymy, śpiewamy, jeździmy. Kasa się musi znaleźć. Dokładnie. A więc pozdrawiamy z Sycylii. Pozdrawiamy wszystkich tych, co mówią, że nie pozdrawiają. Pozdrawiam cały zespół. Od Waściowa, za górę, przed... Miałeś kogoś pozdrowić? No pozdrawiam no, wszystkich znajomych, kogo tylko ma, znam. Więc pozdrawiamy wszystkich znajomych Stanisława. Jeszcze raz. Pania Sinisko. Stanisław.